Con la bebé, ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo muy bien. Yo sé que acabo de conocerte, ya es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien. Cześć, siemano, wariaty, witajcie, jestem Rado i witam was w kolejnym odcinku z przepięknej serii, jaką jest Sąsiedzi z Lubelskiej. Jak widzicie, dzisiaj akcja we czterech. 19 w Deutschu, Patryk. Siemano. W John Deere, Venom. Siemano. I w moim fendzie, Adip. Siemo. Jak widzicie, nowe poele, tutaj wapno przywoziłem. Dzisiaj akcja wapno i zaraz po tym chłopaki jadą z talerzówką. Jak cię jebnę, zaraz sobie śmiał. Dobra, lecimy z koksem, panowie. Tak, a ja ręczne muszę spuścić. Ręczne trzymie, o tej łapkę w górę zostawcie. 15 tak? Tam jak coś. Dobra, ja tam 50 już jechałem. My tam 14 będziemy cisnąć. Dobra, tu by się przydał ten mocno synchronizowanie tych prędkości. Ja jadę prosto jak coś, GPS-em tam zajadę. Wenu, to są te same rozmiary talerzówek? Tak. Tak, 6-metrowe. Dobra, to fajnie. Wy tam chłopaki możecie praktycznie fullem jechać, bo my i tak robimy 24 na raz. To cofnij, albo no, zakręć tak, o. Radam, mrugam. I wyjedź to samo, ty nie ten, nie kręć jakoś dziwnie. Ja to tu wyjadę i sobie wjadę na swoją ścieżkę. Patryk, ty tam 4,5 tysiąca litra, tak, na hektar dajesz? Ta jest. Dobra, i git. Pole może nie jest jakieś duże, ale stwierdziłem, że fajnie to będzie wyglądać. Zobaczcie, jak tam chłopaki ładnie zielonymi ciągniczkami sobie cisną za mną. Już białymi. Tak, już białymi. No tak, bo aż chyba... Aż za okno, o kurde, zamykam, bo pylicy jeszcze dostałem. Ale tekstury tutaj naprawdę świetne są. Oczywiście wapienko rozrzucimy i się zamienimy z Adibem wsiądę do swojego fenda. A z kim wózek to wapno nie jest mój, tylko jest pożyczony od Adiba. Jedyny zestaw taki typowy z wózkiem to jest tego Patryka, bo to jest jego cały zestaw. I Deutsch i wózek jest tego Patryka. Ty, bo mnie jest tu już 60% tylko. Cię mnie ostało. Też. No to wyłącz tu, zaoszczędź trochę wapna. Kurde, musimy wyrównać to pole Adib jakoś. Gdzie to mocna dawka musi iść? Co, to żebym ja tutaj kupione. Wyjechał? Nie, jedź prosto. O kurde, ściana jest. To jest kosa, nie? Zrób. Dobra, ja poprzeczkę wiesz, zrobię, a ty jedź już tam mam jak dalej. Dobra, daj 16 jednak. 16, dobra. No bo dwa wolno dojdzie. Razem ci 16 oplułem. Wapnę. Powiedz mi, ja teraz jeżdżę po polu, bo... A tam. Po polu. Dobra. Jeśli GPS-a masz ustawione, to się nie zgubisz przecież. I tu zostaje pas, no nie? To zaraz go wyjadę. A, to wyjedź ten klintu, a ja będę tu dalej już. Dobra. Raz przyradzę, wiecie, jedziesz dookoła? Nie, ja będę jeździć ten. Postępami. Jakby oni muszą się do nas zastosować, nie? Wiesz, tak. Bo my wapno rozrzucamy, to ma być po wapnie. Ja bym jeszcze jedną szeroko zrobić. Dobra, jedź. Nic nie widziałeś. O Boże, widziałem to. Jedź w łóżku, Venom. Ja tak będę jeździć, no. Dobrze. A, ja tak chopię talerzy cały czas, bo zarobiliście to się talerzy inaczej. No, trochę ode mnie się nauczyliście. Bo swojego czasu raz przy raz robiliście, a ja tak grałem, to rozumiałem to. Trzymaj się tam. No. Fajnie, że sobie bota wyciszyłem, nie? Chyba nie wyciszyłem. Nie wyciszyłem. No to teraz już nie musisz to mnie, bo i tak... Nie, będzie. Nie będzie, bo głośno gadaliśmy, nie będzie słychać muzyki. Jo. No to musimy cały czas gadać. 16 taki silnik ten ma tam, 19 taki silnik tam. Jak no właśnie dobrze mi powiedziałeś, muszę sobie grę podgłosić. No wiem, no tak, no bo ja to moja talerzówka. YouTube Zapki, Traktor 19, Tech and Dry tam. Co ale. Jest, kurde, czego to się jest trochę lipo, myślę, że tu więcej tego wapna pójdzie. No ja już mam pusto. Ja 16%. Nie wiem, czy dojadę. Nie, to najwyżej, bo ja tu mam jeszcze 21 obok, to najwyżej tam wlecimy z wapnem po prostu. Żeby rozrzucić to, co tutaj mam. Niby tam wapna nie potrzeba, ale jak się rzuci, to będzie na zapas po prostu, nie? Tu obok masz moje pole, to można rzucić. Co, potrzebujesz tam wapna, czy nie? Nie wiem, ja tam mam zasiane. No. Ale twoje wapno... Nie zaszkodzi. Ej, Venom, masz trochę przerąbane, bo ja nie dojadę do końca tutaj.
Puść mnie. Kurz. Czekaj, bo ten... O nie. Ale poszedł. Jak go popchałem. Pa, go do przodu nosi, pa. Pa. Dojedziesz czy nie? Pa. Coś małe za mało do ciężenia ma. Trochę fail wyszedł z tego wszystkiego, ale przynajmniej śmiesznie. Dobra, Andy, daj mojego fenda. Mhm. Łeż, jeszcze w dobra się wacza, żeby wapnem mnie trafił. Dobra, i lecimy. Widzicie, nowy nabytek już ma... Skurwielcy na motę godzin, bo już 45 wybiło. Doładowane były. No, ale ty w sumie nie dużo robisz tym fendem. No robię. Ja to z klasem. Ale ja mi się nie dziwię, stary. Ja mam Case'a, kupiłem John Deere'a i też cały czas z John Deere'em jeżdżę, bo mi się tak fajnie jeździ nowym ciągnikiem, nie? A ja wiesz, on ja to... Fajnie, Adi, że obciążnik podniosłeś, no. Mocy nie miał. Ja pitole, tak patrzę, co to tak szoruje te... Pierdzielony. Masakra, nie? Ogólnie to wam powiem, nie? Że ten twój Zetard się nadaje. Ale co? On nie jest przyzwyczajony do pracy po takich górach. Po prostu. Liba wywaliło. Nara. Tam. Nara, tam, ale trzymajcie się. Widzowie, znić w komentarzu dla Diba. jak to w sumie odcinek? Ale w farmingu jest, tak? No jest. Decemu, Ripo. To musi wyłączyć i włączyć, ja też tak nieraz miałem. Jo, ale czekajcie, ogarnie. O, może ogarnie. A, ogarnę. Bo on prawdopodobnie nas słyszy, a nie może mówić. Bo ja też tak ostatnio miałem. O, cześć. Cześć tam, Adi. Bardzo lubi nas na odcinkach. Tam Adi. Ty gotowałeś ten wózek, czy... Tak. Ja dojadę tam. Patryk, wieź na 21 tym powrotowym przejazdem. Ok. Jak już mam tutaj wapno, to ja rozrzucę do końca. A jak zresztą mogę ci pozatalerzowanym jeszcze raz. Bo to wyjną dawkę tam. Nie. Nie, no wiem, znaczy na 21 nie za to lecz. Słucham? Nie wiem, czy z wapnem by to dobre było. No 27 co faktycznie jest zatalerzowane już, ale tam rzucimy wapno, później broną aktywną, to przemieszam i będzie git. Ale nie, no pole w sumie tu jest fajne, ci powiem. Te górki są spoko, nie? Jo. Ja lubię takie klimaty, bo u mnie ogólnie, no znaczy kształt pola jest totalnie inny niż u mnie na Warmii. Ale te górki są takie, no, charakterystyczne tutaj, to wiesz. Te górki na polu to wygląda, jak będą kiedyś chciał teren na prosto wyrównać, tak samo robisz. Ja nigdy ten nie równam terenu, ty to zawsze robisz. Bo jak zobaczyłem, że takie coś wychodzi, to wiesz. No, na pewno. Venom, jak tam dojdziesz do końca, zawin na lewo. No, okej. Okay. Loki, doki. Jeszcze 16 jedzie, nie? Mhm. Prosto. No, zwalnia mi miejscami, wiesz. No, to na górę to chopie 11. Mi do 12 szedł teraz. Ali, czy tam ten klin cały wyrobiłeś, tak? Bo nie zwracałem uwagi. Tak. Z tego, co mi się załadowało, to tak. Okej. Okay. O, widzicie, patrzcie, ale tu jest klimat. Patrzcie, jak tam Patryk ciśnie na pełnej. Jo. Jest klimat fajny. To dosłownie na pełnej. Tak, taki klimat jest, że jak chcę wycofać, to wpuszczam po prostu gaz i zetro sam jedzie. No, a się dziwisz? Ty identycznego zetora miałeś do tego wózka podpiętego, także wiesz. Tak, no. Ciekawe by było, nie będę ukrywał. No pa, widziałeś go? Jak go płynęło, jak tylko puściłem ten? Wiem, tu zaraz kurde kraksa będzie łapie bokiem. Ja przecież tak w Patryka dupnąłem, że go przewróciłem. Dopnąłeś. O, łyżkę się zaczepiłeś tam. Patrz, to na ręcznym już chcę wjeżdżać. No to właśnie tak jest. Nie wiem, czy kurde nie lepiej by się ładowało, gdyby ciągnikiem stanął na drodze i jakby w poprzek tej górki dojeżdżać. Dobrze jest.
GPS dobrze jest. Wie, patrz, tu mam komputer, także GPS-a tu już mam. Także nie pull tighta się, że na GPS-ie jeżdżę. Gdzie to wędu kurwa jedzie? Patryk. Czekaj, kurde, bo zużywam papno. O kurde. No 21 jeszcze mnie rozrzuci, jakbyście byli tak sobie. A ty kazałeś odbić mi na lewo i jedziesz tym... Nie. I co ja? Nie. Jadę od miedzy. A, tak jest. A, widzisz. Ale to i tak zahaczymy to leczywkami. Nie, ja odbiję. A, tak jest. O! No fajną masz talerzówkę, no. A, bo ja na podniesiony jadę, he! Pozdrawiam. Adi, presny pójdź. O, sorry. No i mnie tykłeś. Na podniesionych opiechałem cały czas, co? A, mi talerzowało. Jełopie ty. Ale hopie. Tu weźmiesz ten przejazd z powrotem, co? I tam wezmę. A ja to sobie kręcę. Właśnie patrzę tak, co ty kurczę robisz. Nie wiem, że jakoś dziwnie tym zatarem to łapka podnosi. Benom, w razie W zostawisz mi tu swoją talerzówkę, bo ja bym... Co? Łe ty! Dlatego dojcia to tam policzę. Co? Do tego dojcia to ja ci tam policzę. Tak, całość, bo ja sobie tak patrzę, że w sumie pojadę. Jeszcze ten... Uprawić to nowe pole, wiesz? Jednak bronki podczepię do fenda. Bo one duże są. U Jezus, czemu 70 na godzinę jadę? Nie tak miało być. 50 tylko. Fent idzie. Nie idzie tyle, co ty? Daj mu na zimnym tam. Dobra, zajedziemy na gospę, przepniemy sobie maszynkę. Te łyżki to się więcej wysypuje niż się nabiera. No bo źle je ustawiasz. Nie umisz. Tener. Lecimy pięknie, pokażę wam przy okazji piękne nowe Adi, pole. Adi tam jak skupiony. No. Pokażę wam piękne nowe pole, które ogarnęliśmy w sumie wczoraj sobie. Nie. Nie tak łatwo, Patryczku. Na gospę pojechałeś? Tak. Ja? Nie, pochwać jak to robił. No Patryk tu się zajął urwaniem terenu, ja z Venomem ogarnęliśmy orkę tutaj. A propos równania terenu. Weź mi ktoś za tara podnieść. Ja aż przydupcyłem z tego wszystkiego. I mi talerzówka nie chce się zmieścić pod gałęzią. Mój Jezu. No patrz! Nie przejdzie, no. Czekaj. No patrz! Kurde. No. Co? Dobra, muszę tak na chama zrobić. Czekajcie. No. Teraz przejdzie. Teraz tym przybapnie. No kurde, fuck. Dobra. W sumie na razie talerzówkę tu odczepię, pewnie jeszcze jej będę używał. O, jedziemy po bronki. Może Fentek przydłuży jest do tych bron, no ale... Tylko on taki jest teraz wolny, bo tam 19 z wapnem. Zator z turem, no i zator od tych bron nie zapnę. 19. 16. 19. Przecież wiem. Jak widzicie, takie potężne brony sobie zakupiłem. Właśnie takich uprawek typowo po orce. Znaczy po orce, tylko... no w sumie tutaj też nie będzie, nie jest już... Głosem trzeba te gumę spalić, żebyś miał opony wrzucić. Tam ręczny zaciągniesz i jazda. Jo. Dobra, w sumie sobie wskos weźmiemy, pojedziemy. Albo było inaczej. Jak coś będą, to już na gospę jadę, nie? No, ja kończyłem ostatni przejazd, nie? Jak pięknie. Jeszcze poprzeć, jak tu zrobię. Ja tu się doładowywuję do pełna i spitalam na gospę. Jebany wapno mokrednie. Znaczy, jak tam skończycie 21, to sobie zasypcie te wózki i tyle, bo no żeby... No i tak, bo wapno... 200 litrów i... Żeby to stamtąd ten... zabrać. Widzicie, no naprawdę kawał potężnego pola. Trzy tereny tu są połączone. W sumie, czekajcie, 3,48. A ty przejdziesz tu ten przejazd, czy? 50 i 49 i jeszcze tutaj taka elka tam jest, dzika, że tak powiem, na której były drzewa, które sobie wyciąłem z chłopakami. Chłopaki mi to dużo pomogli, za co im ślicznie dziękuję.
I teraz mamy takiego. Nie ma problemu tam. Mordeszko. Co już ja się mam dosyć szerokie brony, to to w miarę szybko będzie szło. Myślę, że dziś. Coś ty mam TikToka przed przeglądać? Nie, chłopie, nie mogę się rzucić. Jak się zblokował, to ja cię przepam tam może. Nie, dobra, da. Ach, puściła. Weź mu tego rumpla popchnij, bo nie dojdzie do dopiero co kupiony, to już się psuje. O, jak nie, widzicie, no, tam idealnie była droga. Już i teraz nie ma jeszcze dobra, opaki, dalej. Dobra, który tu zmienił limit, bo cisnę prawie 100 na godzinę 19. To zmień po prostu, tam masz prędkość osi zwiększoną. John Deere'a? Co? Dzieci zostawić tego John Deere'a? Znaczy, skończyłeś tam całe pole? Tak. No to nie, tak nie musisz zostawiać, bo myślałem, że tam jeszcze te wapno no zostanie. To wiesz, że po tym wapnie poprzeczniach tam zrobię. 21 masz do zrobienia. Tak, to twoje. O Boże, Adib! Mojego. Debilu. Aaa. Dobra, to jeszcze to robię, jo? Nie a, wiem, nie musisz. Nie musisz. Dobra, to zrobię, będę takie wapnie tu. Boże, debil mi 19 rozpierdolił na drzewie. Palić mu za to. A cię zajebie za to, nie? Weź tą siewkę w rozliczeniu. Zapowietrzy się ty, udusi się tam. Stary złodziej, czajcie, kupiłem sobie siewkę Amazona na szerokich laczkach, ale żeby nie było. Ze wszystkimi rozszerzeniami i za dwa dni patrzę, Adit ma taką. Ale człowieku, tą Amazonkę wgrywałem od początku, mówiłem, że ją biorę. No, ale kto pierwszy ten lepszy? Ja... Kto pierwszy ten lepszy? Biorę ci wszystkie nabytki, kto pierwszy ten lepszy. Hmm? No a jak? Myślisz, dlaczego będą mi ukradł pola, a teraz ma inne? Ja to chyba pójdę na przepiękne pole Adiba. W którym linia na powierzchni są bardzo fajnie zrobione. Venom, nie wyzywaj mnie, masz o wiele ładniejsze i większe pole i za mniej pieniędzy. Ty, ale masz za mniej pieniędzy te pole. Nie za mniej. Że ci się za drzewo zwróciło, to licz jako mniej. No, zadzwoń do... Co? Niech da losowy. Co kurwa? Nie mam czasu. A! Chyba tam do boci zadzwoniłem. Bo sił... Jako historia. A ja nie ogarnąłem na początku, co mu biega, to dopiero sobie uświadomiłem, że on przecież drzewo tak zakurwi, że nie może wyjechać teraz. Płaczesz tam, czy co? Jeszcze ten? Siewka? Nie. Nie. Dobra. Co ty, Adi, tam płaczesz, czy co? Bo tam... Śmieję się, człowieku, jakbyś widział, jak też 19 latała przed chwilą. Ty szmato. Mam ci za to policzy, czaisz? Rosołek od babci. Na ostro. Jak ty mogłeś jechać przez prostą drogę i się wyjebać? Widzicie, tu kolejny gospodarz się wprowadził, ile belek ma, no jestem aż w szoku, nie spodziewałem się tego. Wie no, na minimapie tam mi tu drogę pokazuje redo prosto. No, ja tak samo wiem. Ale u mnie jak pojedziesz na to pole, 7, 7, 8 masz to samo. Tam też droga powinna być. Ta, ty się na swoje pola pojeść, tam też droga miała być. Siema, dam. Kurde. Dobry. Fajnie, gdzie się postawić ten ciągnik? Siewkę sobie odwiesia ciągnik, zostaw na głaspie po prostu. Ja sobie go ukarmę. Ostatnio pół godziny odcinki robiłem, to dzisiaj może tak 20 zrobię. Kurwa. Zajebo następny, nie wierzę w to. Trzyma się tam, cześć. Na razie tam. Fajne bronki, co? Do takiego fenda? Jo. Nie no, pasują. No. Bo szerokie. Do fajek pasują. To są tak zwane brony ciężkie. To zależy, bo jak już koła od golfa nie leżą, no to są lekkie. Jak Venom wstaje na tych bronach, to będą brony cięższe. Chyba lżejsze. No, a jak Adip dosiądzie, to zapotrzebowanie koni wzrośnie. Dobra. W ogóle trochę żałuję, że tutaj timelapsa nie nagrywałem z tego, co robiliśmy. Bo tutaj jak Patryk taką dziurę wykopał, to by mogło być bykowe dosyć. Chcesz mieć dziurę? Nie. Już tu mam nawiezione wapno, znaczy mam tutaj wapno rozrzucone, mam nawiezione, nie chcę mi się tego jeszcze raz robić. Konie, taran ci nie zniknie, tylko się zamarzę. Trzeba odorać. Kurde, 0,3 motogodziny już zrobiłem w tym odcinku. Ja na Dojczu mam 8 motogodzin, gdzie na klasie już mam prawie 14. A klasa mam krócej. No ale klasą teraz więcej rzeczy zaczęłaś robić niż Dojczą. Dojcz bardzo długo stał w miejscu, wiesz? Muszę radę. No. Co ty ostatnio tam prasowałeś i nawozy rozrzucałeś? Klas się zdążył zatrzeć.
Ja, serwis pojechał. Patryk ostatnio do mnie przyszedł. Chodź zobacz, czy też się zsuwa. Wszędzie poszło. Chłopie, jeden z tego szpilga, to się zatarł. Ale na gwarancji jeszcze jest przecież. Przecież my na serwis oddawaliśmy klasa i od nama mi go składali. Ale wiesz, na gwarancji jest to, tam nie masz bidy. No chłopakami tam dogadany jest, no ostro. A pierdzielone, zaraz mi kombajn. Już masz. No przecież masz. Oni powiedzieli, że ci nie dadzą. Ja pa chuja. Jeszcze im na zeszyt wisi. On tam życie ma. Oddasz to co wcześniej, to ci następny dadzą. No, my sobie ładnie ciśniemy. Tak sobie patrzę, że chyba ten trójkąt, co tutaj mam na dole, to zrobimy, a resztę sobie poza odcinkiem wykończę. Ten dealer, co tam Redo od niego ma fenda, to widziałem, że nowe headery jakieś posprowadzą, gdzie można się przejechać. Ja tam z nim już gadałem o nowy kombajn, bo jak widzicie, cały czas kitram pieniądze. A teraz jakieś headery posprowadzą, to 8, to 10-metrowy. Jak widzicie, ludziska, teraz cały czas kitram pieniądze. Bym mógł sobie pola za to kupić, no ale trzeba kombajn przecież. No tak, no ale wiesz, jeszcze bym mógł się rozwinąć bardziej. Ale przesadzaj. Ale trzeba... Po skosie robiony. Że ja? Specjalnie. No. Żeby równiej było. No z tobą się zabrać? Tak. Nie. Na fotelu tam pewnie woda leży. Nie, myślę, że co innego niż woda. Przez łóż kreską tam. O, trochę sobie przybliżyliśmy. O, ogólnie teraz, widzowie, Redo wam wstawi w tym momencie, w którymś rogu ekranu, coś, co na mapie się wydarzyło, ale się nie powinno wydarzyć. I kto dotrwa do tego momentu, niech napisze w komentarzu: wyjebana latarnia, a Redo przypina serduszko. Wyjebało co? Tak, wyjebana latarnia. Czemu latarnia? No, słupy, Ładiba. I się skryszota. No i każdy, kto wytrzymał do tego momentu, niech napisze w komentarzu. Teraz to serduszkuje i tyle. Zajebie cię, ja nie umiem tak montować. To ja ci to zrobię, ale nie obiecuję, że wyślę do 3 dni. No to ja ci to zrobię. Nie, żebyście mi wytłumaczyli, jak to się nauczy. No to właśnie, żeby on umiał, nie? Tak. Ale to jest najlepsze, nie? Dzisiaj zmontowałem film o 12, na 21 się wrócił. Po prostu nagrywamy to w środę, a Patryk... Debil jak zwykle nie może wcześniej tego zmontować, żeby wyszedł to normalnie po odcinek. No jak nie mogłem wcześniej, ja wczoraj przy komputerze to już na biurku leżałem i z wami gadałem głową, więc o co chodzi. A później macie odcinki, kurwa, 21. No przepraszam bardzo, niektórzy o 21 co wolą go obejrzeć niż o 12. A czemu tak? No można raz tak wrzucić, raz inaczej. Tu w nocni widzowie, tam ranni. Poranni, znaczy się. Ranni? Dziwnie zabrzmiało. Ale Venom to idzie. O, siema. Bóg tam dla was. Siema. Venom to spać idzie chyba zaraz. Nie. Ty Venom. Ja tu ostro talerzuję sam, chłopie, na polu. Wszyscy mnie zostawili. A co to za jakaś nowoczesna turbo sprężarko olejowarka? Pod nogami leży. Nitro. Płaskę. Venom ja też sam uprawiam, jak chcesz, tak? Pa, tu płaska 13 i chyba kręcz. Ty ręcznie odpuść, zobacz! Ręcznie odpuść! Nie rady, idzie. Kurwa, łam blokadę! A co to, to gaśnica tak zaszła? Kurwa, podbita chociaż? Taki chuj, pa! Dobra, na koniec odcinka się przejdziemy tam do Venoma, zobaczyć, co tam robi. A na ten komputer to Windowsa, a na ten komputer to na Windowsa czy na Linuxa? Chłopie, to iOS już jest. A na Pegasusa? A jak? Sprawdźmy, jak to sobie będą poczyna. Gdzie to z działony? A tam jest. A co to za siódemka tam na monitorze, to jeszcze dni użytku? Że tyle ci zostanie życia? Masz z nim się przejeść i se popa za te płaskie trzynastki. Shift Z tam jakoś. No wiem, ale nie zdążę za nim. No to elo tam. Daj. Dawaj. Kurwa. No zatrzymaj się. O. Czekaj, ja na trzeciego. Otwórz drzwi. Siema. Ale wy jesteś brzydki z bliska. O, ja na schodkach. Ej, fajna widoczność jest tam, kurczę, no ładnie sobie lecisz. Pod nogami turbo, ładowarko, pompko, sprężarka, olejowarka leży. Jo. No i tak, ludzie, także... Pompki, olejnek do olejowania. Siedzeniem, które jest złożone i na nim jakoś dziwnie siedzę, takim akcentem u Venom Agendy, że będziemy kończyli ten odcinek. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście szybę łapujcie, się nie subujcie. Bo drzwi się otwierają. Komentujcie. Ale na poprzedni odcinek zapraszam was do tego pana po mojej prawej, czyli do Venoma, a na następny odcinek
Dokładnie. Do tego, co skacze po dachu, czyli do Patryka. Ja i też rzucam. Nie zapominajcie o piątkowych odcinkach u Adiba. Także co, na razie strzałeczkę, mordeczki, trzymajcie się, cześć. Cześć. Cześć.